Jest śledztwo w sprawie niszczenia przez Rosjan wraku samolotu Tu-154, który rozbił się pod Smoleńskiem 10 kwietnia. Prowadzi je prokuratura okręgowa w Warszawie. Na razie śledztwo jest we wstępnej fazie. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Rosjan w listopadzie złożył pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy mecenas Rafał Rogalski. Stało się to po ujawnieniu przez telewizyjną misję specjalną zdjęć filmowych, na których nagrane było, jak Rosjanie pracujący na miejscu katastrofy tną wrak na mniejsze części, wybijają w nim szyby, przecinają przewody. Dla specjalistów było niczym innym jak zacieranie śladów. W tym kierunku idzie też prokuratura, która prowadzi postępowanie na podstawie artykułu 239 Kodeksu Karnego, a ten przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności dla tego, kto utrudnia postępowanie karne, pomagając sprawcy postępowania uniknąć odpowiedzialności karnej i między innymi zaciera ślady przestępstwa. Prokuratura zwróci się w tej sprawie o pomoc prawną do Rosji.